Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Równo rok od naszego wspólnego Q&A i jest ze mną moja kochana siostra Sara. Pytaliście o nią cały rok i w końcu jest na moim filmie, także dzisiaj odpowiemy na pytania, na które zadali nam na Instagramie. Boisz się? Ja tylko spojrzałem troszeczkę, to jest połowa o Alexa. Wiedziałam. Zaczynamy, zostawcie łapy, suby, wchodźcie na Sarę Instagram, który będzie podany i pod filmem, i tutaj. No bo dobijamy do 100 tysięcy, już nam niedużo brakuje. No bardzo. Jeszcze tylko 60, także bijcie suby, followy, co tylko chcecie i zaczynamy. Do you wanna dance? Pierwsze pytanie, tu widzę, że więcej pytań jest do Sary, no ale trudno, ja będę po prostu asystentem. Zrobiłem od najpopularniejszych. Pierwsze pytanie, w jakim języku myślisz, gdy jesteś z sobą, ale chyba gdy jesteś sama, chodziło o tak, to. Tak, nie, nie zastanawiam. To weź teraz pomyśl. No ale bo to w sensie, według mnie... No co? Jest tak, że jak rozmawiam po polsku i myślę o czymś, to wtedy myślę po polsku. A jak rozmawiam po włosku z Włochami, to wtedy no myślę właśnie, po włosku. Ale jak jesteś sama, to jest pytanie w tym wszystkim. Mamy wyjść na chwilę? Nie. Ja wiesz, że nie wiem, bo jak myślisz, to się nie zastanawiasz, w jakim języku ty myślisz. No właśnie, no właśnie. Ja myślę, że Sara w ogóle ma ciężko. W ogóle Sara ma ciężko, bo jak ostatnio, na przykład wczoraj wyszliśmy sobie z Alexem, z naszą rodziną, no to Sara już tak myliła języki. Zaczęła, rozmawia z nami za chwilę do Alexa. No wiesz, wiesz, wiesz. Także naprawdę tacy ludzie dwujęzyczni, mega im jest ciężko, ale myślę, że chyba jednak myślisz po włosku, jak jesteś sama. Tak mi się wydaje. Możliwe. Bo szczególnie, że otacza cię wszystko. Niby jesteś sama, ale nie wiem, piszesz z kimś po włosku raczej, nie? Więc pewnie włoski. Ja na przykład myślę po polsku, jakbyście chcieli też wiedzieć. Bałaś się tego, jak Luka zareaguje na to, że masz chłopaka? Nie. Wcale. A dlaczego miałabyś się bać? Bo... Ja się nie bałam przyznać, że mam chłopaka. Jakby go ocenił. No ja, wczoraj mieliśmy pierwsze spotkanie, jakbyście nie wiedzieli. I chyba spoko, nie? Zobaczcie, zobaczcie, pierwsze spotkanie. Już byliśmy razem na Coca-Coli. Graliśmy w bilarda. Byliśmy na jedzeniu, także chyba to chyba zaakceptowałem, co? No zobaczcie, no piłkarz. Co tam jeszcze można o nim powiedzieć? Dobrego. Nie, naprawdę sympatyczny chłopak. Może jeśli piszcie w komentarzach, proszę, czy chcecie, żebyśmy coś z nim nagrali, bo jesteśmy tutaj jeszcze parę dni, więc jak będzie dużo komentarzy, że żebyśmy nagrali z Alexem, no to oczywiście nagramy. A jeśli chodzi o mnie, bardzo dobry, bardzo fajny chłopak, zaakceptowałem go od razu, zresztą Angelika też, no i chyba wszyscy, nie? Czyli muszę iść na chwilę, żeby mi załadowała. No weź, nie gada. Nie wiem, coś mu zróbmy. Coś mu zróbmy. A więc co? Nie wiem. Czekaj. Użyłeś szuminka krzesła. A nie masz jakiegoś kleju, żebyśmy ten? O, co tu robisz? Nic. Uciekaj mi stąd. Dobra. A nie wiesz, na moich obserwatorów się łasisz. Mnie to bardzo ciekawi. Ile chcecie mieć dzieci? Ale kto? My. Znaczy, no nie razem. W sensie, ile jedno, ile drugie. No tak, no. Ile chciałabyś mieć Sara dzieci? Ale przyszłaś z kim? Nie, jutro. Chciałam mieć dwójkę albo trójkę. Jak chcę być będą mamą, więc w wieku 20 lat coś takiego. No. Jezus Maria! Jezu Chryste! Nie, ale 20 coś, nie że 20. Tak, 29. Ja także Sara będzie chciała mieć pierwsze dziecko w wieku 29 lat. Nie, 25. 29? 25. 9 będzie miała trójkę ze swoim mężem, Alexem. No nie wiadomo. Ja bym chciała mieć piątkę, już wiadomo, Cristiano, Marcelo. I Lili. I Lili masz jedną bardzo. Kiedy chciałbyś mieć? Czyli trójkę chciałbyś mieć? Piątkę. O. O. A kiedy? No, na dniach. O. O. A z kim? Z Kim Kardashian. Dobra, szybkie strzały są. Pizza czy kebab? Kebab. Pizza. Pizza. Kebab. Ty się nie bawisz. Się dobra, dalej, ty się też bawisz, czyli. Lato czy zima? Lato. Wiosna czy jesień? Wiosna. Wiosna. Kot czy pies? Pies. Paluszki czy chipsy? Chipsy! Paluszki. Nie, żartowałam, chipsy! Cię pomyliłam! Paluszki. Alexa. Rower czy deska? Deska. Nie, deska. Nie wiem, czemu ja z tobą jestem. Wszystko się nie zgadza. Morze czy jezioro? Morze. Morze. Grecja czy Malediwy? Malediwy. Nie, nigdzie nie byłam z tych dwóch. No ja też, znaczy ja w Grecji byłem. No ale Malediwy są fajniejsze. No to Malediwy. Malediwy! Sara, co byś zrobiła, jakbyś się zamieniła ciałem z Luką na jeden dzień? Nie patrz majtki! Tylko żebyś była starsza, tak żebyś miała z 18. Mhm. To bym poszedł na WF do szatni do twojej koleżanek.
Jak zareagowałaś na to, że Luka wrócił do Angeliki? Dokładnie, rok temu było pytanie, jak zareagowała Sara na rozstanie z Angeliką. No i tak się tu potoczyło, jak widzicie, że wróciliśmy do siebie, no to Sara. Już 9 miesięcy. Jak ci z tym? Bardzo fajnie. Cieszysz się? Nie, ale jak kosztuje przyjechał sam. Nie. Bardzo się cieszę. Ale w sensie, że jak kosztuje przyjechał, to i tak ja i mama wiedziałyśmy, że i tak będą później razem. Chcę jeszcze powiedzieć, że mimo wszystko, że naprawdę Sara i wtedy bardzo lubiła Angelikę i teraz bardzo się dobrze dogadują, to mimo wszystko powiedziała wtedy, że ja bardzo lubię Angelikę, bardzo wszystko, ale jest moją siostrą i że chcę jak najlepiej dla mnie. Zrozumiałam, że po prostu życie tak toczy, czasami, wiesz, się kończy coś. No ja z czym rozmawiałam, ty jesteś jakaś nienormalna. Czy byłaś zaskoczona, jak Luka zadzwonił do ciebie na filmiku? A, wtedy z tymi filmami, ja tak? Ja nie wiedziałam, że ja będę na filmiku. Czy naprawdę byłem zazdrosny o Sarę, gdy dowiedziała się o tym, że ma chłopaka? Powiem wam tak, tutaj jest pewien taki, ja mam w życiu pewien zabieg, że ja nigdy nie chcę być stary. Chodzi o fizycznie, tylko o to, co w głowie. Jak dowiedziałem się, że Sara ma chłopaka, no to z jednej strony mówię, kurde, tak wiecie, tak normalnie starego dziada przemyślenia. Czy nie za wcześnie? A jak się zobaczymy, że całują, ojej, a czy to nie będzie za... Przecież ty też miałeś... Nie. Ja wiem, ale to zawsze tak jest. To zawsze tak jest, że po prostu jak widzisz, ja siebie widziałem, ale swoją siostrę malutką, wiesz, co już mówiłem, że na rączkach nosiłem, to nie. Ale rozkminiam to tak, że wykasowuję moje... Magic. Po prostu robię magię i zapominam o tych rzeczach, bo wiem, jaki ja byłem, wiem, co mi w starszych strasznie przeszkadzało i próbuję taki nie być. Więc jeśli chodzi o to, jak się dowiedziałem, to oczywiście to były jaja, żartowaliśmy sobie, śmialiśmy się z tego, a powiedziałem, no kurde, no 15 lat, no to już w sumie na pierwszego chłopaka, no to już dobrze, nie? Nawet za późno. Nawet za późno. Ja jestem ostatnia z wszystkich moich Szczególnie właśnie we Włoszech, że we Włoszech jest to bardzo wcześniej wszystko się dzieje, cała magia się dzieje wcześniej, więc nie mam z tym problemu, cieszę się szczególnie, że nawet teraz wychodzimy razem, no i dobra, niech sobie żyją. Mam nadzieję, że nigdy jej nie skrzywdzi, że będzie wszystko dobrze. A jak on... skrzywdzi, to przyjedziesz. To czy jak ja przyjeżdżam do Włoch, czy to lubisz? Czy lubisz bardziej przyjeżdżać do Polski do mnie? Bo jak Łukasz tutaj przyjeżdża. A dlaczego? Bo nie lubię jeździć do Polski. Znaczy lubię. Lubię bardzo, nawet bardzo mi się podoba też podróż, nie wiem. Ale... Podoba ci się jechanie samochodem tyle lubię czasu? Jeździć, tak, po prostu lubię. No dobra, no. Ja wiem, tak mogę robić kółka po co mniejsza. Ale nie lubię tam przebywać w miesiąc, bo to jest według mnie za długo. I jeszcze jeżdżę latem i w miesiącu, gdzie praktycznie tutaj wszystko się dzieje, wszystkie imprezy. I nie ma ciebie tutaj. No faktycznie, bo zobaczysz, że ona... A poza tym miesiąc tam siedzę. Że Sara w Polsce nie ma żadnych znajomych. No, no w sensie nikogo, nie oprócz no, rodziny. No po prostu jak byłam mała, to tylko z rodziną, wiesz, to lubiła się tam bawić. Z rodziną. I po prostu też... Lubiła się bawić z dzieciakami, a teraz nie ma nikogo i siedzi. I Sara ostatnio powiedziała, że najbardziej to lubi do mnie przyjeżdżać do tej... do Polski. I dlatego planujemy, o ile ona przyjedzie, a mam nadzieję, że przyjedzie, że zabierzemy ją na tydzień lub dwa do Warszawy. I wtedy dopiero pomyślcie, będzie magic. Także mam nadzieję, że będą vlogi, że Sara do mnie przyjedzie, że będzie piękne, że będą piękne rzeczy, będziemy nagrywać, pokażę jej, pójdziemy na trampoliny, wiele fajnych miejsc, pójdziemy sobie na mecze, koncerty, zabawy, melanże, imprezy. To te ostatnie trzy to wykasuj. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się ten film, zostawiajcie łapy, suby, jeśli podobał wam się film z Sarą, to koniecznie piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej tych filmów z tą moją... Nie, bo ty idziesz na randkę, przepraszam, że z tą moją piękną Sarą chcecie więcej filmów, piszcie w komentarzach, no i co, i widzimy się chyba w kolejnych filmach, co? Na pewno napiszą, że chcą z tobą, co? Ale kiedy zrobimy? No zrobimy jakoś jutro, pojutrze, damy radę. Nie ma ciebie, a pojutrze jest ostatni dzień. Nieprawda, po komunii jeszcze zostajemy dzień. A? Tak? No. Poniedziałek? Dwa dni. A tak, no to słupcie, okej. Okay. Także piszcie w komentarzach, czy chcecie z Sarą i może jakie filmy też chcecie z Sarą, bo może macie jakieś marzenie. Do zobaczenia, siema. Nara. Nara.